Tym razem testujemy spalanie Skody Karoq z 2-litrowym silnikiem diesla pod maską o mocy 150 koni mechanicznych. Tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na driftboxie daje prawie równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 5,7. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 5,1. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 145 km na godzinę, co na driftboxie daje prawie równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2100 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,6. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 7,3. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 11,5, po 2 kilometrach 9,6 i po 3 kilometrach 8,8. Spokojna jazda po mieście 6,9. Dynamiczna jazda po mieście 14,8.